Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Zaczynamy w ubogiej dzielnicy. Szczać tu się ludziom chce. Ubodzy mieszczanie tutaj, nie wiem, wymiotują na siebie. No, COVID ich poskładał. Idziemy do krasnoludów. Tym razem musimy spotkać się z krasnoludami Tesaka przed areną. Cały czas wykonuje zadanie gangi Nowigradu, gdzie sukcesem będzie odnalezienie Skurwiela Juniora. I tym razem udajemy się na arenę. Poprzednio byliśmy w jego kasynie. A w zasadzie nie w jego kasynie, tylko w kasynie, w którym lubi przesiadywać. Jesteście od Tesaka? A jakże, czekamy na ciebie. Teraz idziemy na arenę. Ruszajmy. Ruszajmy, nie ma na co czekać. Dokładnie tak. Wchodzimy! No i tak, pokonać zbirów juniora musimy. O, to są bramkarze, tak? Podejrzewam, że oni nie będą stanowić żadnego wyzwania, jeżeli chodzi o walkę. Przypominam, że cały czas to jest poziom trudności drugiego ku zagładzie. No i dobra, weszliśmy. Wezmę sobie kłę, narzucę. O, proszę, tu jeszcze czterech. Zaskoczyli mnie. No, skoro Geralt mówi, że trzeba przeszukać, to trzeba przeszukać. Szybko tym krasnoludom idzie w sumie oczyszczanie tych kanałów. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze szło. Myślałem, że bardziej będą zdani na mnie, a tu widzę, że oni poradziliby sobie równie dobrze beze mnie. Ale tam już coś widzę, że się coś świeci. Dobra, wyciągamy miecz. Krasnoludzi padli wszyscy. O, dobra, ale przynajmniej wytrzymali do tego momentu, to nawet długo jak na nich. Tym bardziej, że się nie spodziewałem, że będą aż tak przydatni. Dobra, no tego sobie użyję akcji. No dajesz, dajesz. Dobra, czy to już jest klucz Igora? Dlaczego mi jest klucz Igora? Nie dorwać juniora, tylko gangi Nowigradu. Porozmawiajmy z Tasakiem, czyli zdobyłem klucz Igora i muszę wrócić do Tasaka. Być może on będzie wiadomość od Igora. Jako, że powstało ostatnio trochę nieporozumień na temat depozytu i zupełnie niepotrzebnie przelano trochę krwi, pragnę Was uspokoić. Wszystkie pieniądze leżą bezpiecznie w schowku, w korytarzu wiodącym na arenę z górnego poziomu. Wystarczy odwrócić się plecami do kraty i spojrzeć na przeciwległą ścianę. Tam znajduje się skrytka. Zaznaczam, że korony Skurwiela Juniora są nienaruszone. Nie brakuje ani miedziaka. Ruszę ręczę własną głową zabezpieczną, że bezpiecznie czekają na odbiór Igor. Dobra, czyli skoro rozumiem, że tutaj gdzieś jest skrytka, jest tu krata. Czy to jest ta krata? Na przeciwległej ścianie za kratą. Dobra, to nie, tutaj na pewno nie ma żadnej skrytki. Całkiem prawdopodobne, że chodzi... Którą ścianę może chodzić, bo tutaj w sumie są cztery kraty. Dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy. Gdzie by tu iść? Mapa pokazuje mi, że muszę się udać tam. Czy to się będzie wiązało z zejściem? Chyba tak. Chyba jednak muszę zejść na dół. Dobra, zapiszę sobie grę. A może wrócę? I jakoś tędy szukam ścian. O, jest, dobra, jest krata jakaś. Może tu będzie jakaś skrytka? Nie, nie widzę żadnej skrytki. No dobra. Mniejsza ze skrytką.
W sumie nie po pieniądze tutaj jestem, tylko żeby odnaleźć tego juniora. Tu jest jakaś krata. Podłoga jest porysowana od przesuwania drzwi. Za tą ścianą coś powinno być interesujące. No i dobra, widzę, że kryjówka juniora została odkryta. Chyba nie będzie zadowolony z tego, że przechwyciłem wszystko. Mamy list do skurwiela juniora. Król Radowid nie jest zadowolony z twoich poczynań. Miałeś pozbyć się pozostałych członków tak zwanej Wielkiej Czwórki. Tymczasem oni nadal żyją i wiedzą o twoim udziale w zamachu. Nie taka była umowa. Póki co zaszyj się w miejscu, które wskaże ci dostarczyciel tego listu i nie wychylaj się. Król ma nadzieję, że animozje między członkami Wielkiej Czwórki dokończą dzieła, które zacząłeś i spartaczyłeś. No i chyba wszystko jasne, kto sponsoruje to wszystko i stoi za tymi zamachami na pozostałe osoby z Wielkiej Czwórki. Czyli co? Odszukuj kryjówkę. No to odszukałem kryjówkę, chyba że tam jeszcze coś było. Bo nie pokazuje mi, że zadanie zostało zakończone. Jeszcze tutaj coś zostało? Nie no, ewidentnie tutaj nie ma nic więcej na banku. Dobra, gangi Nowigradu. Honor złodzieja. No i widzicie już na 9 poziomie zadania. Są zadaniami, za które dostanę mało doświadczenia, albo wcale nie dostanę. Dlatego chciałem jak najszybciej je wykonywać. Dlatego teraz udam się do Tasaka. Znaczy już co nieco wiemy. Wiemy, że Radowid maczał palce tym wszystkim. Tutaj jeszcze sobie podmienię szybko na coś do jedzenia. O. Żeby przez przypadek tego antidotum nie zużyć, bo może się jeszcze przydać. Szpital... Szpital Wilhelm Rimsza? O, a co tu się dzieje? Walka na pięści czy co? A nie, bandyci, o proszę. Czemu ich zabić nie mogę? Nie no, bij tamtego. Dobra, widzę, że tutaj się spotkaliśmy z nieśmiertelnymi. Mniejsza z tym. Skoro się nie da ich zabić, no to nie będziemy się pierdzielać w ich sprawy. Niech się tam bawią ludzie. Ty grasz w gwinta? Witam! Co dla wielmożnego pana? Może ci rzemki? Z różnych par wprawdzie, ale ten sam rozmiar. Taki i gra w gwinta, no, no proszę. Dobra, pokaż co tam masz. Czego ja nie mam? U mnie każdy coś dla siebie znajdzie. I tanio! O, i ma nawet 220 orenów na wydaniu. Okej, okay, więcej nie sprzedam. A co to za trumna? Szkatułka rupieć. Dobra. Myślałem, że to jakaś trumna. Zagrajmy w gwinta. Ciekawe, co ma do wygrania taki żebrak. Nie będziemy mogli zagrać też w karty, to niczego mi już nie zabraknie. Mam coś ciekawego, nie? Gramy tym, co jest. Jakie tu karty? Talia w sumie nie zaciekawa mi akurat. Wypadła dwóch łuczników, no to gęstą mgłę sobie odpalę i wystarczy.
Ponieważ on ma za 1, to ja dam za 5. Za 8, bo grubo leci. No to ja też. Przeciwnik spasował, czyli... dobra, mam dwie karty więcej i będę musiał te dwie karty stracić, żeby zdobyć przewagę, czyli lipa trochę. Chociaż... dobra, te sobie efekty pogodowe zużyję. Trzaskający mróz, to przyda mi się to czyste niebo. No i przywracam sobie klasycznie jakąś taką machinę oblężniczą. No dobrze, że on nie wie, jaką miałem jeszcze kartę w zanadrzu. Dobra, nic ciekawego w sumie nie zagrał. Wykorzystam umiejętność specjalną. No i czyste niebo, zobaczymy jak to będzie miało efekt. Nie miał szans. Okej, czyli wygraliśmy w Gwinta, sprzedałem trochę. Możemy wrócić do Tasaka. O, co to, łowcy czarownic? Geralt z Rivi? Wiedźmin zwany Białym Wilkiem. Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mamy rozkaz zabrać cię na przesłuchanie, ale chyba cię podjął. Po moim trupie. A mówiłem ci, nie nabierze się. No trudno. I tak się go ubije, tylko wyzwanie będzie większe. Pamiętasz kaznodzieję, który prawił o czarodziejkach i wiedźminach, którego żeś przed wiernymi upokorzył? Mamy ci w jego imieniu udzielić sakramentu, ostatniego namaszczenia. No to zapraszam. Pięknie. Jeszcze tylko jeden Melepeta został. No i teraz wypadałoby znaleźć tego księżulka, żeby go zabić za taką zniewagę. I te kwiatki mi się podobają. To chyba jest lawenda jakaś. Albo wrzosy. Nie wiem, ale fajnie w ogóle. Dobra, idźmy dalej. Nie podziwiajmy kwiatków. Nie od podziwiania kwiatków tutaj jesteśmy. Słyszeliście to, że w życiu piękne są tylko żonkile. Dobra, idziemy dalej do Tasaka. Nawet już się nie nastawiam, że jakiekolwiek doświadczenie za to zadanie dostanę. Może około 20. W życiu to trzeba ryzykować, a nie się.
Czego chcesz? Co możesz mi powiedzieć o Juniorze? Zobaczymy w ogóle, kim on jest. Będziesz pisał biografię? Napisz też o jego ojcu. Skurwiel, syn skurwiela. To dobry tytuł. Słucham. Stary skurwiel był jednym z najbardziej bezwzględnych ludzi, jakich spotkałem. Szantażował, zabijał, rozpychał się łokciami. Mówiono, że ma haki nawet na hierarchę. Junior odziedziczył po nim wszystkie cechy, za wyjątkiem zamiłowania do poezji. Ponoć to on zamordował tatkę w drodze na wieczorek recytatorski. A potem przejął po nim wszystkie interesy i kontakty. Byłem w lokalu Juniora. Słyszałem. Chłopcy mi opowiadali i jeden przekrzykiwał drugiego. Zrobiłeś na nich wrażenie. Skurwiela gdzieś tam właśnie zalewa krew, znam go. Pewnie nie wytrzyma i w końcu wyjdzie z tej dziury, w której się zaszył. Nie mogę czekać. Cierpliwości, Wiedźminie, i głowa do góry. Tasak zawsze płaci za dobrą robotę. Na razie masz tu obiecaną nagrodę. Co dostałem? Dwa punkty doświadczenia, to nawet mniej niż się spodziewałem. I 300 nowigradzkich koron, no to już lepiej. Okej, okay, tutaj jeszcze było jedno zadanie poboczne na 9 poziom. Honor złodzieja. No i chyba nim się zajmę. Idziemy do króla żebraków, tak jest, dobra. Ciekawe, kim jest Enrico, bo z tego co pamiętam, to on chyba był Dopplerem. Raz zerknę na dno, czy może w tym kanale nic nie ma. Ale chyba czysto jest. Licznica na rabat i krechę? Masz chętkę? Dajesz. Masz chętkę? Chyba nie. O, a to co? To tutaj się bandyci. Ratunku, biją. Ja wam dam tak samotnych wiedźminów atakować. O, i koniec. I na co wam to było? Dobra, wszystko fajnie, pięknie. Czy tu jest jakieś tajne przejście, że mnie tu pokierowało do uliczki? Chyba nie bardzo. Chyba, że tutaj mogę wejść. Nie, też zamknięte. Dziwne. No dobra, coś tutaj... Bo mu na górę mogę wejść? Nie. Tutaj też nie bardzo. Dobra, nie będę się ośmieszał. Trzeba jakoś na okrętkę polecieć. Czy król żebraków nie był przypadkiem w tym? Za tą zagrodą taką. Kurde, nie wiem, czy to nie... A drugiej strony, a ten kaznodzieja, to on nie zlecił na mnie tych ludzi? Kapłan wiecznego ognia. Zapiszę grę i Ardem sobie go potraktuję. Mogę? O, nie mogę zaatakować tej postaci, a szkoda. Była szkorć. Dobra, tutaj też nie ma. Chyba, że wejdę sobie tutaj. Mogę wejść? Mogę? Nie. Nie mogę wejść tutaj na ten ciemny... O, dobra. Ależ Geralt. Nie ma opcji. Wszystko zamknięte. Jak ja tam wchodziłem wcześniej do tego króla żebraków? Była jakaś brama. Trzeba było podać hasło, a teraz nie ma ani bramy, ani hasła, niczego nie ma. O, dobra, to było tutaj. Otwierać. Szybko.
Zachowuj się, przybłędo. Ty co? Ono wygra. Tak? Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. Eliko dał się podejść jak małe dziecko. Tak, przyznam się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda? Tak powiedział. Bierz. A ciekawe, czy król żebraków gra w Gwinto? Tak. Często współpracujesz z czarodziejami? O, dał mi jakiś miecz. I pancerz wojownika Frey. O kurde, aż muszę to sprawdzić. Po prostu znam bractwo i wiem, że niechętnie brudzą sobie ręce. Przyznam szczerze, że takiej nagrody się nie spodziewałem na po zadaniu na 9 poziom. Jest zdesperowany jak każdy inny człowiek. Nie wybrzydza i nie przebiera w zleceniach. Nowigrad jest miastem okazji do wykorzystania. Ty też powinieneś z nich skorzystać. Bywaj. Bywaj. No, kierunek z Kaligem się cały czas uruchamia to zadanie, a ja nie chcę. Odszukaj kryjówkę Skurwiela Juniora. Porozmawiaj z Dijkstrą o związkach Skurwiela z Redańczykami. To nie w Nowigradzie. Tutaj muszę... No dobra, Gwint. Gdzieś tutaj powinien być... To? Od Markizy Serenity. Serenity. Dobra, myślałem, że Serenity. To idziemy. 366 metrów. Tam daleko jest w sumie. O matko. Będę musiał aż przez rynek przejść. Będzie gwint na zwieńczenie odcinka. Mam nadzieję, że partijka w gwinta pójdzie po mojej myśli. O, jeszcze jakiś kowal będzie. Z nim jeszcze chyba nie grałem. Coś do naostrzenia, przekucia. Nie, grałem. Dobra. Myślałem, że pierwszy raz go widzę na oczy. Mógłbym w sumie płotkę zawołać, ale nie chce mi się raz, że na niej jechać przez Nowigrad, bo ona ma i tak ograniczoną prędkość poruszania się po zagęszczonym mieście. A dwa, nie wiem, czy strażnicy by się nie pogniewali, jakbym potrącał ludzi. O, most świętego Grzegorza, proszę bardzo, nowy znacznik. Gdzie jest ta markiza? Co to za burdel jakiś? Same kurtyzany. Ten to taki piękny, że ma pewnie problem z samogwałtem. Jest markiza. Biały wilk, witaj w pasiflorze. O, widzę, że mnie nie poznajesz. Witaj. Nie szkodzi, kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. To było... Dawno temu przyszliście wtedy z Jaskrem i dwoma niziołkami. Ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. Czyli od tego czasu skład się nie zmienił. Ależ zmienił się. W tym interesie zawsze jest ruch. Gruba Berta wyszła za kupca. Ella ma własny zamtus, a Wisienkę znajdziesz w świątyni. Tylko ja tu zostałam. To co? Zawołać dziewczynki? Tylko pamiętaj, że to kulturalny przybytek. Tu nikt się nie pcha od razu z łapami. Nasze dziewczęta są obyte i można z nimi rozmawiać na różne tematy. Chciałbym coś kupić. Ciekawe, co ona ma w ofercie. Chciałbym coś kupić. O, ma karty do gwinta. Za 20 orenów kupuję. Już mam ten przedmiot, ale to jest dobra karta, to warto ją mieć. To siła jednostek też 8 się przyda. 4. Regeneracja żywotności odalne Tofi. Czy ja wiem? Na razie nie potrzebuję żywności. Zagrajmy w gwinta. Zastanawiam się, czy grywasz w gwinta. Owszem, oczywiście tylko o wysoką stawkę. W gruncie rzeczy to byłaby nudna gra, gdyby nie ryzyko. No to gramy.
Masz ochotę na partyjkę? Zagrajmy. Okej, kupiłem sobie tego tą ósemkę, to bym sobie skorzystał, podmienił zamiast Zoltana. Okej, teraz mogę grać. Skorzystam z tego podmianka, w sumie tego też podmienię. No i dobra, lecimy. Kogo on tu zagrał? Morwran Voorhis. Dziesięć do sześciu, dobra, łucznik polecę. Trochę mało mam jednostek balistycznych, to szkoda trochę. Dobra, to ja trzaskający mróz zagram. Okej, on spasował, to ja sobie teraz wezmę tak, to. Łucznik i jeszcze jeden łucznik by się przydał. Dobra, wezmę to. I zagram to i będzie o gitarę. Teraz już maksymalna w sumie gra na... Kto ma lepsze karty po prostu, druga runda. Dobra, też wiem kogo rozwali. Ale to nic, mam tą, to zaraz przywrócę tamtą balistę. Proszę, jeszcze ma szpiega. To w sumie taka karta szpiega to nie jest zbyt dobra karta. Za dużo punktów ma. Oho, dobra, zrobiło się nieciekawie. Okej, udało się. Nie rozumiem, jak mogłam to przegrać. Cóż, ta karta od teraz należy do ciebie. Znasz innych graczy, którzy grają o rzadkie karty? W Nowigradzie słynna jest kolekcja Ziggy'ego Roivena. Powinieneś się z nim zmierzyć. O proszę, i teraz mi się odblokowała możliwość grania z Dijkstrą. Ale też sobie zagram w kolejnym odcinku. A w tym dziękuję wam za uwagę. No i widzimy się jutro w kolejnych przygodach Geralta. Na razie. Cześć.